Witajcie, kochani! Zapraszam Was dziś na spotkanie z nową głoską, a potem i nową literą. Co to za głoska i co to za litera? Hm, za chwilę się przekonacie. Na początek chwila z zagadką. Popatrzcie, przed Wami zdjęcia, które przedstawiają pewne obiekty. Nad każdym zdjęciem są litery, które tworzą nazwę i podpis do obrazka. Ale, ale, czy wszystkie litery znalazły swoje miejsce? No, prawie. Jak widzimy, brakuje jednej litery w każdym podpisie. My nie będziemy jej wpisywać, bo bawimy się nią jako głoską. Czyli na razie nie będzie tutaj litery, będą tutaj tylko głoski, tajemnicze głoski w niebieskim okienku. Uwaga, uwaga, czy potrafimy rozszyfrować, co przedstawiają poszczególne obrazki? No to zaczynamy. Uwaga, czy znacie to sympatyczne zwierzątko? Tak, to jest foka. Głoskujemy słowo foka f o k a. Czy wiecie, co na początku powinno być? Na początku słyszymy f. Uwaga, drugi obrazek. To jest fala. Oczywiście, kto był nad morzem, a może i nad oceanem, zapewne widział fale. Uwaga, głoskujemy słowo fala f a l a. Brakująca głoska to f. Oczywiście, gdybyśmy ją tutaj zapisali, stałaby się ona już literą, ale my tego nie będziemy teraz robić. Trzeci obrazek. Co to za fajny przedmiot, w którym lubimy sobie odpoczywać po ciężkim dniu? Ten przedmiot, ten mebel to fotel. Głoskujemy fotel f o. E l fotel F mieszka na początku. Uwaga, kolejny obrazek, kolejne zdjęcie. Co to za przedmioty, przybory plastyczne, którymi dzieci bardzo lubią malować swoje obrazy. To są farby. Głoskujemy farby. F A r b, e. Y. Farby. Już zapewne domyślacie się, o której głosce będziemy dzisiaj mówić. I w końcu o której literze? Ale jeszcze chwila z zagadkami. Znacie te przedmioty? Taki przedmiot na pewno znajduje się w każdym waszym domu. To jest telefon. Głoskujemy zatem telefon. T, E, L, E, F, O, N. Telefon. Oczywiście, litery wpisane w okienka są naszymi pomocnikami. My je odczytujemy, ale możemy też na nie popatrzeć, i one dzięki temu stają się literkami. Kolejny, kolejne zdjęcie, kolejny obrazek to jest uśmiechnięty delfin, bardzo przyjazny i bardzo sympatyczny. Głoskujemy. D, e, l, f i n. Delfin. Następny przedmiot ma ten, ten przedmiot nie jeden dziadek, a może jakiś pirat, który gdzieś żegluje po morzach i oceanach. Co to za przedmiot? Chyba znacie. To jest fajka. Głosujemy zatem słowo fajka. F, a, i, k, a. Fajka. No i na końcu obrazek, ale nie taki zwykły, nie malowany, nie rysowany, a wykonany za pomocą pięknych, kolorowych nici. Takich ozdobnych, za pomocą igły. Być może macie takie obrazy właśnie, takie wykonane na płótnie. A to, co tutaj jest, co widzimy, to jest piękny haft. I teraz głoskujemy słowo haft. H, A, F, T. Tak, moi drodzy, odgadliście bez problemu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o głosce i o literce F. Kochani, jak wygląda y, literka F? Znacie ją z przedszkola? Tak wygląda F. Drukowane. To jest mała literka F drukowana, a to jest wielka literka F drukowana. Dlaczego jest w kolorze niebieskim? Dlatego, że należy do rodziny spółgłosek. Na pewno zwróciliście uwagę, że gdy czytaliśmy i głoskowaliśmy nasze słowa, nasze wyrazy, używaliśmy tego F bardzo króciutko. Im wymawialiśmy niezwykle krótko, bo jest to spółgłoska, a spółgłoski, jak już przekonaliśmy się nieraz, Głoskujemy i wymawiamy bardzo, bardzo króciutko. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Spróbujmy teraz odczytać naszą, już widzimy literę, spróbujemy odczytać połączenia literowe nasze f z różnymi samogłoskami. Zaczynamy. Przyłączcie się i czytajcie razem ze mną. Uwaga, zaczynamy. F a, czyli fa, fa. A teraz przestawimy. Af, af. Fo, fo, of, of. Fi, fi, if, if. Fu, fu, uf, uf. Tak nieraz mówimy, jak się zmęczymy, mówimy uf, ale mam dzisiaj dosyć. Fe, fe, jak coś brzydko pachnie, na przykład, mówimy fe, ale nieładny zapach. F, F, fą, fą, fę, fę, takie dziwne połączenia. Moi drodzy, to F, które przed chwilą przeczytaliśmy, to właśnie w ten sposób odczytujemy, kiedy mamy alfabet i mówimy A, B, C i tak dalej, i czytamy sobie również, między innymi, mamy spółgłoski, żeby odczytać je łatwiej i żeby łatwiej nam się wymawiało. Używamy wtedy samogłosek, dokładamy samogłoskę i na przykład, gdy dojedziemy w alfabecie do literki F, nie będziemy mówić, że to jest F, tylko powiemy, że to jest F, bo wtedy będzie nam się wymawiało łatwiej. Kochani, no to już trochę ćwiczeń za nami. Przechodzimy teraz do czytania. W naszym tekście pojawiają się wyrazy, w których mieszka F. No i teraz mamy wyrazy kilkukolorowe. Wiadomo, jednokolorowe to są wyrazy jednosylabowe, dwukolorowe, dwusylabowe, a gdy mamy trzy kolory, to już na pewno są trzy sylaby, a może nawet będą dłuższe wyrazy, bo ja tutaj widzę je, one są, popatrzcie, mamy aż cztery kolory, cztery kolory tutaj również, a więc mamy wyrazy aż czterosylabowe. Jak widzicie, przechodzimy do coraz trudniejszych tekstów. Uwaga! Będziemy tekst czytać dwa razy. Na początek przeczytamy go jak roboty z podziałem na sylaby, a potem, żeby zrozumieć tekst i żeby wiedzieć o czym mowa, będziemy czytać tekst już płynnie, całościowo. Na razie bawimy się z sylabami. Gotowi? Zaczynamy. A-la-ma-pięk-ne-far-by. far k Biwa je ma far be ma jong cudne ne ko lo ta ko ve a la na ma lu je wad ob ta, ta, do, ro, bi, ram, kę, a, a, la, po, da, ru, je, ob, ra pa, ni, e, li. Cały tekst. Kochani, ale żeby go zrozumieć, powinniśmy go teraz przeczytać bardziej płynnie, bo na razie przeczytaliśmy sylaby. Spróbujmy teraz przeczytać tak jak należy, czyli płynnie, zwracając uwagę na znaki, które znajdują się na końcu zdania. Oczywiście przypominam, że przecinek to takie miejsce, które powoduje, że możemy zrobić sobie chwilkę na odpoczynek, na zaczerpnięcie powietrza, żeby się nie udusić i żeby można było przeczytać tekst płynnie. Jak widzimy, mamy tutaj jeszcze jeden znak. Ten znak to myślnik. Można by zamiast niego postawić przecinek, ale ja dzisiaj pomyślałam sobie, warto wstawić coś nowego, nowy znak. I właśnie mamy myślnik. Takie wstawienie czegoś nowego do zdania. Uwaga, zaczynamy zatem i czytamy teraz płynnie. Ala ma piękne farby. Kupiła je mama. Farby mają cudne kolory, takie bajkowe. Ala namaluje ładny obraz. Tata dorobi ramkę, a Ala podaruje. Obrazek pani Eli. Widzicie, a może nawet, może nie tyle widzicie, ile słyszeliście, że tutaj ten przecinek, ja go nie przeczytałam, ale zrobiłam tutaj chwilę przerwy, żeby zaczerpnąć powietrza, żeby złapać oddech. Kochani, tekst za nami, czyli teraz kolejne zadanie, a tym kolejnym zadaniem będzie wprowadzenie literki F. Pisanej. Zapraszam Was do wirtualnej klasy, do wirtualnej tablicy. Kochani, jesteśmy już w wirtualnej klasie, przy wirtualnej tablicy i będziemy teraz wpisywać literkę F. Rozpoczniemy od wielkiego F. Jest to literka, którą pisze się naprawdę łatwo, bo jest to literka przypominająca do złudzenia wielką literkę T. A więc robimy taką prostą kreseczkę z laseczką, taką jak rączka z parasola i u góry robimy taką półeczkę, taki daszek. Tak wygląda literka TY. Ale my dokładamy jeszcze coś i mamy literkę F. A więc popatrzcie, gdyby nie było tutaj tej półeczki, moglibyśmy powiedzieć, że mamy literkę TY. Napiszemy sobie ją jeszcze raz. A więc jeszcze raz możecie po śladzie próbować. Prosta kreseczka z haczykiem, u góry taka półeczka, taki daszek i przez środek kreseczka. Oczywiście Wy potrenujecie, na pewno wyjdzie Wam zdecydowanie łatwiej i ładniej. Kochani, jak wygląda mała literka F? Mała literka F, tu jest większy problem, ponieważ pisze się ją aż przez trzy linijki. I teraz tak, mamy linię właściwą i mamy dwie pomocnicze górną oraz dolną i właśnie przez te trzy linie będzie pisana mała literka F. Zaczynamy od mniej więcej w połowie linii właściwej i robimy taki jak gdyby haczyk, taką, taką pętelkę i zjeżdżamy w dół aż do samego dołu i teraz robimy uśmiech. Taki właśnie uśmiech. Spróbujemy jeszcze raz. Proszę bardzo, czyli robimy tak, tutaj taką pęteleczkę. Zjeżdżamy w dół. No i uśmiech. Oczywiście każda literka wyszła mi inaczej, bo tak jak zawsze wam powtarzam, na tablecie ciężko się pisze. Bardzo trudno jest napisać literki, żeby one jeszcze były ładne. Ale Wy z pewnością ćwicząc gdzieś w zeszycie, na kartce, w linie, na pewno wyjdzie Wam zdecydowanie łatwiej. I teraz jeszcze pokażę Wam połączenie na przykład literki, małej literki F z literką A. Czyli robimy sobie naszą małą literkę F, ciągniemy ją do samego dołu, robimy tajemniczy uśmiech i ten uśmiech to jest nasz haczyk, dzięki któremu połączymy naszą literkę z naszą literką A i mamy sylabę fa. No a słuchajcie, a gdybyśmy chcieli wielką literkę f połączyć, bo tutaj jest też właśnie taki problem, że jest haczyk, jest nasz daszek, jest ta prosta linia i teraz słuchajcie, chcemy połączyć na przykład z literką e, to powiedzmy musimy to zjechać w dół i zobaczcie, i z naszą literką e sobie połączyć i wyszło nam fe. I zobaczcie, tutaj ten, ta półeczka, która jest w środku naszej literki wielkiej F, to jest właśnie ten nasz haczyk, którym połączymy z literką E. To jest takie dosyć trudne... Połączenie, więc na pewno, na pewno będziecie musieli troszeczkę poświęcić czasu, żeby poćwiczyć i potrenować, żeby wyszło Wam ładnie. Kochani, ja dzisiaj z Wami się już żegnam. Mam nadzieję, że teraz każdy z Was uda się do swojego pokoju, siądzie przed zeszytem, pochyli się nad tym zeszytem i oczywiście spróbuje napisać kilka pięknych literek w małych oraz wielkich. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa! Pa.